bo on wcześniej, zanim był pierwszym trenerem, to był, opiekował się szkółką. I to są dzieciaki. Ja tutaj byłem pod koniec sezonu 2015. Jak ja zobaczyłem, na jakim torze te dzieciaki trenują, to ci powiem, oni wszędzie pojadą. Oni pojadą i w Terenzano, i w Abensbergu, i gdzie... I w Rzeszowie. I w Rzeszowie to na pewno pojadą, bo tutaj na takiej, naprawdę duże wrażenie robiła ta plastelina na zwyczajnym treningu pod koniec sezonu, pod koniec roku 2015. Więc o nich jesteśmy spokojni. A jak zaprezentują się reprezentanci pilskiej Polonii? Kacper Grzegorczyk pojedzie w kasku żółtym i Paweł Staniszewski w białym z czwartego pola. Ty znasz bliżej, Darek, któregoś z tych zawodników? Niestety nie. Bo ty ostatni sezon spędziłeś, że tak powiem, odpoczywając, a wcześniej jeszcze lata 14-15 spędziłeś w Gnieźnie. W Gnieźnie, jako dokładnie, trener. Tak. Tam było ciężko. W 2015, zdaje się, największym sukcesem waszym było zremisowanie jednego spotkania u siebie. Największym sukcesem było to, że zwycięstwo w barażu i to, że ten sezon ukończyliśmy. Natomiast jakby trudno zarzucić tym ludziom zaangażowanie, naprawdę. No, tak się poukładało. Sezon się nie układał od początku, niełatwo się jedzie, Ale organizowałeś wtedy też w roku 2015 z prezesem Słuchacki rundę drużynowego Pucharu Świata i wtedy nauczyłeś się wielu nowych rzeczy. Trudno mówić, że organizowałem. Ja tam po prostu pomagałem, w czym mogłem i tyle. Ale wracamy, proszę Państwa, do Rzeszowa. Wyścig młodzieżowy, wyścig numer 2. Patryk Wojdyło, Kacper Grzegorczyk, Mateusz Rząsa, Paweł Staniszewski. Za chwilę przekonamy się, czy tutaj juniorzy miejscowej stali są w stanie odrobić straty poniesione przez Żurawie w gonitwie otwarcia. Taśma jest w górze i znowu dobrze wychodzi zawodnik z piły. W żółtym kasku Kacper Grzegorczyk, on jest, no właśnie, musi tam uważać, bo już przymykał gaz, bo niebezpiecznie szybko zbliżała się banda. Ona jest tam co prawda obita taką nową strefę wymuszającą, pochłaniającą energię, ale musiał tutaj Kacper uważać, żeby nie wjechać w tę część. Na prowadzeniu w wyścigu drugim jest Patryk Wojdyło. No tego mógł trener Stachyra się spodziewać. Zobacz, jak on agresywnie jedzie. Jaka to jest pewna sylwetka tego chłopaka na motocyklu. Goni jeszcze będącego na drugiej pozycji w tej chwili Grzegorczyka Mateusz Rząsa. Czy jego starania mogą się z... Jakiś... Ach, oczywiście, upadek w tej chwili. Cóż za pech Grzegorczyka, ale on jeszcze czy zgasł ten motocykl? Bowiem, proszę Państwa, Paweł Staniszewski już jest na płycie, nie zjeżdża, a więc nie będzie wyrównania. Będzie prawdopodobnie wyjście na prowadzenie drużyny miejscowej. 5-0 w wyścigu młodzieżowym. Pierwszy na metę przyjeżdża Wojdyło. Drugi teraz w spacerowym tempie już Mateusz Rząsa. Wcześniej zdefektował, zjechał na płytę Paweł Staniszewski, a więc jemu zapisujemy, co Dario, defekt? A Kacprowi Grzegorczykowi zapisujemy upadek. Upadek. 5-0 dla Stali Rzeszów w wyścigu numer 2, 6-5 w meczu. No i cóż, poczekamy teraz na powtórki i zobaczymy, co tak naprawdę się stało, ale muszę ci powiedzieć od razu, bo ty w tej chwili wspólnie z Robertem Juchą też pracujecie mocno nad formą